Cześć, z tej strony Michał Kanclerz, wasz najlepiej uczesany trener w polskim internecie. Żartuję oczywiście, ale kto wie, może jeszcze w tej materii was trochę zaskoczę, a tymczasem przejdziemy do pytań waszych i moich odpowiedzi, czyli kolejny odcinek z serii, która jak zwykle ma tutaj miejsce na kanale w niedzielę. Przy śniadaniu, przy kolacji możecie sobie zaczerpnąć troszeczkę wiedzy na tematy, które właśnie was interesują i przejdźmy płynnie do tych pytań. Kryzys, dość treningów, liczenia kalorii, brak frajdy z ćwiczeń, zmęczenie psychiczne, co robić? Jest szansa, że taki kryzys może się pojawić u każdej osoby, która zbyt radykalnie potraktuje siebie, wrzuci się na zbyt restrykcyjne założenia redukcji, czyli przeanalizować swój obecny plan, na pewno zdecydować się na mniej inwazyjny plan, zdecydować się na okresową przerwę. Ja 60 dnia będę robił celowo przerwę, czy to mi się podoba, czy nie, czy będę miał siły na redukcję, czy nie, bo wiem doskonale, że ciało potrzebuje właśnie nie tylko być poddawane stresowi związanemu z utratą wagi, ale również czas na taką stabilizację jest niezbędny. Czyli kryzys na redukcji możemy zażegnać wejściem na zero kaloryczne, czyli jedzeniem tyle kalorii, ile wynosi nasze zapotrzebowanie. Nie będziemy wtedy ani tracić wagi, ani wagi zyskiwać. Przetrzymanie takiego stanu tydzień na każdy miesiąc już obecnie realizowanej redukcji, czy na przykład 2 tygodnie przerwy po 2 miesiącach redukcji, tydzień przerwy po miesiącu redukcji i potem znowu wracamy do założeń redukcji, ale już bogatsi o doświadczenie. Czy dobrze czuliśmy się na deficycie, na przykład na poziomie 1000 kilokalorii mniej niż wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie? Jeżeli to było dla nas zbyt trudne, uderzmy w 500 kilokalorii. Zrobimy redukcję 2 razy wolniej, ale zrobimy skutecznie. A najgorzej, jak się rzucimy na nierealne założenia, wysiądziemy 3 dnia, rzucimy się na jedzenie i tak bylibyśmy szybciej tak naprawdę u celu, gdybyśmy wolniej szli do celu niż właśnie tak zbyt radykalnie. Ale to nie znaczy, że osoby z dużą nadwagą, ważące na przykład więcej niż 100 kg przy 1,80 m, nie powinny uderzać w duży deficyt, bo to jest najlepsza strategia, szybko optymalizująca masę ciała, czyli i dla zdrowia, i dla sylwetki, i dla głowy, to będzie po prostu dobre. Czy większa częstotliwość treningu równa się lepsze efekty? Nie zawsze, a niekiedy właśnie jest nawet odwrotnie, co zdarzyło mi się już tutaj raz przedstawiać. Niedotrenowanie jest lepsze niż przetrenowanie, szczególnie w przypadku osoby naturalnej, która ćwiczy bez żadnego dodatkowego, nielegalnego wspomagania. A chodzi tutaj konkretnie o to, żeby szanować swoje ciało, nie eksploatować go nadmiernie i mieć świadomość tego, że jeżeli trening jest ciężki, trening jest długi, no to 3-4 takie sesje treningowe w tygodniu jak najbardziej dadzą masę efekt. A z kolei, gdy nie mamy na przykład dostępu do sprzętu, ćwiczymy w domu, dobrze się regenerujemy, no to możemy sobie pozwolić na przykład 6, nawet 7 sesji treningowych codziennie w domu, ale tak jak wspominałem, właśnie te sesje będą charakteryzowały się tym, że nie wykorzystujemy chociażby bardzo eksploatującego, dużego obciążenia. Jak się rozciągać przed treningiem? Przede wszystkim dynamicznie, pamiętajcie, na siłownię przychodzimy, jeżeli przychodzimy zrobić trening siłowy, właśnie robić trening siłowy. Nie spędzać w trakcie przygotowywania się do treningu siłowego 10 minut, 15, 20, 40 minut, tylko 5-7 minut rozgrzewki ogólnej, ćwiczenia stabilizujące różne segmenty naszego ciała, rozciąganie dynamiczne i ruszamy w trening. Dlaczego samo liczenie makro to mało? I trzeba patrzeć na przykład mikroelementy. Chociażby dlatego, że gdybyśmy liczyli wyłącznie makro, no to moglibyśmy w praktyce jeść parówki, co tam jeszcze, cukier i parę innych mało wartościowych produktów i okazałoby się, że rzeczywiście makro się zgadza, kalorie się zgadzają, ale te produkty byłyby jałowe, jeżeli chodzi o mikroelementy, a mikroelementy pełnią funkcję regulującą w obrębie chociażby układu hormonalnego, czy też chociażby pełnią funkcję budulcową. Długo bez witamin posypią nam się zęby, posypią nam się włosy, posypie nam się układ hormonalny, nie będziemy się regenerować. A to jak możecie połączyć w całość, oczywiście nie wróży niczego dobrego. Jaka jest różnica w przyswajalności białka zwierzęcego, a białka roślinnego? Białko zwierzęce ma komplet aminokwasów egzogennych, czyli tych, których sami sobie nie wytworzymy. Instant, wszystko w kupie. Mięso, jaja, ryby, ser, czy chociażby mleko. Tutaj absolutnie nie musimy się martwić o te aminokwasy, które będą brakowały, ale uwaga, uprzedzając, jeżeli chodzi o białko roślinne, być może tych aminokwasów nie ma egzogennych wszystkich od razu, ale jedząc po prostu różnorodnie produkty nie od zwierzęce, swobodnie radzimy sobie z tym, żeby aminokwasy z jednego posiłku, aminokwasy z drugiego posiłku, oba komplementarnie się chociażby uzupełniły w obrębie spektrum na przykład dnia i wtedy jak najbardziej całe to białko wykorzystujemy. Nie ma problemu, żeby robić świetną sylwetkę na diecie bez produktów od zwierzęcych. Wymaga to oczywiście, jak w przypadku zresztą każdej diety, umiejętnego bilansowania różnego rodzaju produktów, które na tą dietę się składają.
Czy osoba, która zaczyna trening siłowy, suplementację, na przykład białko, powinna włączyć od razu w dietę? Nie, nie ma takiego wskazania. Białko jest wygodnym uzupełnieniem, które pozwala nam łatwiej utrzymać dietę. To jest produkt żywieniowy, wyekstraktowanie białka z mleka na przykład, z jajek na przykład, czy jakieś inne różne wariacje, a chodzi mniej więcej o to, że jeżeli mięso, jaja, ryby, ser, tofu, nasiona strączkowe, jemy sobie i te produkty pozwoliły nam dostarczyć ilość białka, która koresponduje z naszym codziennym zapotrzebowaniem. Nie musimy jeść odżywki białkowej, ale ja osobiście bardzo często z odżywki białkowej korzystam, z uwagi na prosty fakt, że jest szybka w przygotowaniu, wygodna i smaczna i w ten sposób łatwo uzupełniam swoją dietę, ale równie dobrze możemy nigdy nie korzystać z odżywki białkowej albo równie dobrze codziennie, nawet po parę razy. Jak pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z dolnej części brzucha pod pępkiem? Uwaga! Kontynuować redukcję i niestety zejść do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Tam będzie spadało praktycznie w ostatnim momencie. Tłuszcz z okolicy piersi zniknie szybko. Na boków, te boki, które wylewają się z tyłu za naszymi plecami, to nam trochę zajmie, ale potem, na samym finale, jak już się odsłoni górna część mięśni brzucha, środkowa część mięśni brzucha, to ostatni rejon tkanki tłuszczowej, ten najbardziej oporny, to będzie dół brzucha, 10% tkanki tłuszczowej, 8% tkanki tłuszczowej, wtedy wyjdą nawet i żyłki tam i ten tłuszcz zniknie. Ale nie każdy ma sprzyjające podłoże hormonalne, które będzie wspierało coś takiego, żeby zejść i utrzymać tak niski poziom tkanki tłuszczowej. I o ile wielu osobom to może się udać, to właśnie utrzymanie bardzo dobrego samopoczucia, posiadając bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, szczególnie pod pępkiem, to jest coś, co będzie dotyczyło nielicznych. Jaki trening na tyłek, aby nie rozbudować nóg? Trening z przewagą właśnie ruchów takich jak martwy ciąg, hip thrusty, a niekoniecznie przysiady. Po przerwie na przykład 2 tygodnie zacząć od ciężaru sprzed przerwy, czy na początek zmniejszyć? Na pewno na 2-3 sesje pierwsze po przerwie zmniejszyć, zobaczyć jak reaguje ciało, żeby nie nabawić się przynajmniej kontuzji. Squat, deadlift, OHP, bench press na jednej sesji treningowej. Podobno nie można, prawda to? Nie, nie ma takich wskazań. Warto akurat w takiej kombinacji byłoby wybrać chociażby zestaw, w którym to przysiady robimy z większym ciężarem, w mniejszym zakresie powtórzeń, a z kolei ten deadlift, martwy ciąg, wybrać sobie w wariacji martwego ciągu rumuńskiego, angażującego szczególnie mięśnie kulszowo-goleniowe. W tym wypadku skorzystamy z ciężaru mniejszego i większego zakresu powtórzeń. Jak najbardziej taki program treningowy się broni. Wszystko jest raczej uzależnione od tego, z jakiego to kontekstu zostało wyrwane, jak wygląda reszta naszego planu treningowego. Samym bieganiem schudnę? Samo bieganie prowadzi do wyszczuplania się, jeżeli chodzi o masę naszego ciała, ale nie poprawia znacznie kompozycji naszego ciała, czyli możemy być chudo-tłustym, jeżeli nie wdrożymy treningu siłowego, który realnie stymuluje masę mięśniową do utrzymywania się podczas odchudzania i co więcej do chociażby wzrostu masy mięśniowej. Taki trening siłowy prowadzi w przypadku osób początkujących. A trening siłowy, chodzi mi tutaj konkretnie nie o trening wzmacniający konkretnie tą cechę motoryczną, a trening oporowy, czyli trening stymulujący nasze ciało poprzez to, że serie obfitują w ciężkie powtórzenia, szczególnie ostatnie parę powtórzeń każdej poszczególnej serii jest dla nas trudne do wykonania, a nie jest to powtarzalny wysiłek, który moglibyśmy robić na przykład bez końca. Czy zawód dietetyka ma jeszcze sens? Czy tak duży dostęp do informacji w internecie? Tutaj ucięło część pytania, ale rozumiem mniej więcej kontekst. Jak najbardziej ma sens. Ja apeluję o większą pewność siebie każdej osoby, która chociażby studiuje fizjoterapię, dietetykę, a nie tylko o pewność siebie w rozprzestrzenianiu wartościowych informacji, bo właśnie do takich dotrzecie chociażby na studiach, a dodatkowo o zgłębianie właśnie informacji, które są szczególnie modne, tak może powiem, i zgłębianiu informacji na tematy, które są szczególnie interesujące dla właśnie ogółu populacji, bo pamiętajcie, w każdym zawodzie, w każdej dziedzinie, czy nawet w życiu towarzyskim trzeba umieć się sprzedać, czyli mniej więcej przedstawić wiedzę w formie takiej kanapki, czyli zarówno interesujące tematy, takie, które zdobędą czyjąś uwagę, a wtedy mocne uderzenie, wiedza fachowa, którą zdobyliśmy chociażby na studiach. Tej wiedzy fachowej oczywiście nie za dużo, ale myślę, że tego typu strategia zawodowa będzie cieszyła się jak najbardziej uznaniem i dobry dietetyk, czyli nie tylko taki, który ma wiedzę, ale również umie nawiązać właśnie kontakt chociażby z osobami, które się do niego zgłaszają, umie w łatwy sposób przedstawić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowane właśnie osobie, która potrzebuje pomocy tego dietetyka. Jak najbardziej w takim wydaniu zawód dietetyk ma sens. Tym bardziej, że statystyki związane z tym, jak przekrojowo wygląda stan zdrowia, czy chociażby masa ciała, poziom tkanki tłuszczowej w ogóle społeczeństwa, są po prostu zatrważające i zapowiadają bardzo dużo pracy dla trenerów, dietetyków, fizjoterapeutów. A jeszcze jedno, kiedy jakiś golibroda ogarnie Twój zarost? Na wtorek szykuje się taka wizyta.
uprzedzając zdjęcia na Instagramie i chociażby te, które pojawią się w zdjęciach, gdzie też śledzę moją sylwetkę dzień po dniu, co jest istotne, właśnie śmiało będziecie mogli sobie zestawiać to, jak zmieniało się moje ciało, jak zmieniała się moja broda, jak ten zarost rósł, jak rosły moje włosy, także po prostu tam z uwagi na chociażby takie prozaiczne sprawy nie może się wkraść żadna nieścisłość. Jak mobilizować się do regularnych ćwiczeń? Nie przesadzać z intensywnością, bo słomiany zapał wysiada, kiedy zaplanujemy sobie 7 sesji treningowych w tygodniu, a zwykle nie ćwiczyliśmy w ogóle. Zacznijmy od 3 razy w tygodniu, ale czy by się waliło, czy by się paliło, musimy to zrobić. Słyszałem taką teorię, czy tłuszcz spala się po 30 minutach kardio? Spala się w warunkach deficytu, czyli kiedy nie pokrywamy potrzeb energetycznych naszego organizmu, wtedy też spalamy tłuszcz, nawet uwaga, leżąc i nic nie robiąc. Jeżeli ktoś leży, nic nie robi, ale nie je, nie dostarczy energii, no to wtedy ciało jest zmuszone pobierać energię chociażby z tłuszczu. Ale skupiając się na takim bardzo wąziutkim spektrum, którego nie ma sensu analizować, jeżeli naszym celem jest redukcja, to rzeczywiście przy uszczuplonych zapasach glikogenu efektywniej korzystamy z tkanki tłuszczowej. Ale czy to ma znaczenie w odchudzaniu? Niekoniecznie. Co ma znaczenie, to sumaryczny wydatek energetyczny, a ciało już sobie samo, a nasze ciało na tle różnych procesów i tak już sobie pobierze energię, a gdy tej energii nie będzie miało, pobierze sobie z materiału zapasowego, którym jest tkanka tłuszczowa. No i niestety z uwagi na to, że wybrałem rekordową ilość pytań, padła mi bateria w trakcie, także jestem zmuszony pożegnać się z Wami w ten sposób, bez wizji. W następnym tygodniu nie zbieram pytań, odpowiem po prostu na te, które wysegregowałem sobie na dzisiejsze nagranie. Do zobaczenia, widzimy się już jutro o 18:00. Cześć!